Witam serdecznie. Witam. Porozmawiamy dzisiaj z Arturem Bożęckim z Jeleniej Góry, który ma wiele ciekawych pasji. Wiem, że lubisz chodzić po górach, jeździć rowerem. Masz jakieś ciekawe osiągnięcia w tej dziedzinie? To znaczy osiągnięcia. Ja to robię tylko i wyłącznie dla siebie. Lubię o tym opowiedzieć komuś, zabrać kogoś. Takim osiągnięciem, no, kiedyś chciałem zrobić sobie 200 km w jeden dzień na rowerze, pojeździć po górach tak ostro i zrobiłem to. Bardzo fajnie się czułem. Ile godzin to trwało? 12 godzin. 12 godzin. I później ile dni zakwasy? Na drugi dzień też jeździłem na rowerze. Aha. Dobrze. A też spacerujesz po górach? Spaceruję, lubię dużo chodzić. To mi daje taką satysfakcję, fajnie się czuję. W ogóle być aktywnym jest świetną formą w ogóle wypoczynku. Ale przewodnikiem górskim nie jesteś? Nie. Aktualnie wchodzisz w inny etap, powiedzmy, budowania biznesu w porównaniu z poprzednią twoją historią. Powiedz mi, co to za projekt, który realizujecie w tej chwili? Tak może powiem właśnie. Człowiek gdzieś czegoś poszukuje. No, jeden poszukuje, drugi wcale tego nie zrobi. No, ja postanowiłem coś poszukiwać, coś zrobić dla siebie. Dla siebie, dla innych. Lubię poznawać ludzi, zdobywać nową wiedzę. I tak się stało, że kiedyś pewną osobę spotkałem, ktoś mi coś powiedział, ja tym się zainteresowałem, poszedłem dalej. Dzięki jakimś takim informacjom można po prostu gdzieś dalej zajść. Żeby z góry nie zakładać, że coś nie działa, nie funkcjonuje, to nie ma sensu. Każdy ma prawo wybrać, oczywiście. Tak, tak. Ja po prostu jestem ciekawy, co będzie dalej, mam jakąś swoją wyobraźnię, I powoli coś poszukiwałem, aż znalazłem temat, który mi dopasował. Poznałem odpowiednich ludzi i... Czyli to wszystko ewoluowało. Dokładnie, przez ileś tam dokładnie. Lat. Bo wiele osobom tak się wydaje, że coś zaczynamy robić, to już ma być efekt, już teraz, tak, już dzisiaj, tak. A to nie. Na wiele projektów trzeba pracować nawet latami, żeby mieć... Żeby dorosnąć do czegoś tam. To jest jeszcze inna sprawa, bo poprzez tą drogę my uczymy się, poznajemy, dorastamy i nagle jesteśmy na całkiem innym etapie. Inaczej myślimy, inaczej rozumiemy. Tak. Nasza filozofia jest całkiem inna. Czerpiemy to całkiem z innej strony. Tak, i bez tej wcześniejszej naszej historii nie zrobilibyśmy teraz tego, co chcemy teraz zrobić. Nigdy byśmy tego nie zrobili. Tak. To była super szkoła, super nauka. Każda jedna godzina, każdy jeden dzień poświęcony czemuś nowemu. Książki, ludzie, filmy dokumentalne i wiele innych rzeczy jakby kreuje, buduje moją postawę, moją osobowość, gdzie mogę zrobić następny krok i wejść właśnie w te odpowiednie miejsce, choć wiem, że to dopiero jest początek. Tak. To może tak, najpierw powiedz, czym wcześniej się zajmowałeś? No to ja tak w skrócie. Ja tak powiem, no praca etatowa, praca w szpitalu, tam się rozwijałem, fajne czasy sobie przypominam, wchodziłem w życie, jedna szkoła następna skończona, jakieś nowe stanowiska, doświadczenia, potem następna praca, wyjazd za granicę, nowe doświadczenia, nauka języka. Mogę tylko powiedzieć, że same dobre rzeczy wyciągłem, a jeśli jakieś były niedobre, tylko po to, żeby były te dobre. Tak. Ten nowy projekt, którym się zajmujesz, widziałem już w internecie, nazywa się to Galeria Usług. No, tak, nazwa dokładnie. Mi się podoba. O co tu chodzi? Dlaczego galeria i co w tym jest? No to ja tak w skrócie pokażę, o co chodzi. Galeria Usług, tak, to jest prawda, to jest całkiem nowy projekt, to jest całkiem nowe logo. Jeszcze nie każdy może znać, ale znam osoby, które stworzyły ten projekt,
są to osoby wielkie, z wielkim potencjałem, z wielką wizją i potrafią to, co postanowią zrobić, oni to zrobią. Galeria usług jest to taki temat, jakby przeniesienie wszystkiego, co znajduje się w takiej galerii pod dachem, do internetu. Tu tak pokażę, nie wiem, czy tutaj widać. No pewnie nie. Tu są usługi, które każdy używa i po prostu my jak nic nowego nie wprowadzamy, bo każdy używa telefonu, ogląda telewizję, ubezpiecza się, doładowuje telefon, robi zakupy i dzięki tej formie możemy zarabiać pieniądze. Część pieniędzy będzie nas wracała, jeśli zrobimy przez ten panel, przez ten kanał. I tutaj jakby jeszcze mamy takie możliwości. Ja tak krótko tylko powiem. Ktoś może zostać konsumentem galerii usług, czyli wesprzeć nasz biznes, dostanie jakąś fajną ofertę, coś mniej zapłaci. Ktoś może taką stronę sobie założyć, zostać prosumentem. To jest taka osoba, która świadomie już wydaje pieniądze, chce oszczędzać, chce komuś proponować. Ktoś może zostać przedstawicielem. To jest taka osoba, która już zarabia na wiele sposobów, gdzie może pozyskać takiego partnera do współpracy, a partner to są już osoby, które prowadzą firmy, duże firmy, małe firmy, restauracje, salony piękności. Czyli to jest biznesmen taki zwyczajny, który chce dołączyć ze sprzedażą swoich usług poprzez tą sieć. Oczywiście, oczywiście. Tutaj każdy będzie mógł zaistnieć. Każdy będzie mógł promować swój własny biznes. Mhm. Poprzez galerię usług, gdzie dzięki temu te małe biznesy będą jeszcze bardziej znane, znaczy może tak, będą może, bardziej rozwojowe. Może nie każdy, dlatego że najpierw jest chyba jakaś weryfikacja tych biznesów, no, że, czy to są rzeczywiście no, biznesy wysokiej jakości. Może o to chodzi też. No coś takiego o to chodzi, dokładnie. Tak. Ale cała rzecz polega na tym, że zaistnienie, jakby znalezienie jeszcze dodatkowego kanału sprzedaży swoich usług, możliwości. Tak. To jest młode przedsięwzięcie i cały czas coś nowego tu będzie dochodziło. Firma się bardzo, bardzo prężnie rozwija. Przedsięwzięcie jest młode, ale rozumiem, że osoby, które założyły to przedsięwzięcie, mają już jakieś doświadczenie. Mają, tak, mają bardzo duże doświadczenie z poprzednich biznesów, posiadają inne biznesy, które mocno się rozwinęły i postanowiły coś własnego, swojego stworzyć. I tym samym pomagać innym. Tu każdy decyduje sam, czy to ma dla niego sens. Tak, tak. Nie inaczej. Każdy coś dla siebie może znaleźć. Mhm. Czyli ktoś, kto lubi powiedzmy technologię, może się zajmować tymi dziedzinami, które dotyczą technologii, a ktoś inny, kto nie wiem, lubi kwiatki układać, jeżeli powiedzmy jakaś kwiaciarnia w to wejdzie. Oczywiście, oczywiście, że tak. Jakiś salon piękności będzie. Tak. Tak samo. Będzie jakiś zakład fryzjerski, tak samo. Jakiś zakład naprawczy samochodów, tak samo. Restauracje, gdzie ktoś będzie w tej restauracji jadł i będziemy zarabiać. Czyli, czy podróże, czy hotele. Czyli rozumiem, że na przykład taki prosument, on może mieć jakiś, nie wiem, numer, tak? Czyli tak, kartę, dokładnie, czy coś takiego. Tak, dokładnie. Przyjeżdżam do, nie wiem, stacji benzynowej, która też korzysta, która też jest partnerem, albo do, nie wiem, mechanika samochodowego. I część pieniędzy wraca do mnie. I część pieniędzy będzie wracała. To jest na tej zasadzie, gdy partnerzy będą zarabiać pieniądze, galeria usług też będzie zarabiać, a tym samym przedstawiciele. Mhm. Czyli jest to pewna forma tak jakby na bezrobocie też. Oczywiście, oczywiście. Coś zastępczego. To jest jakby też następny kanał, bo możemy swoją pracę wykonywać, jak dotychczas wykonywaliśmy, w wolnym czasie. Tworzymy coś swojego, coś własnego, bo my dostajemy tę galerię, mamy swoją stronę i my decydujemy, co z tym zrobimy. Możemy się dzięki temu rozwijać, pomału, pomału. Jak powiedziałem, to jest czas, powoli, systematycznie, jak będziemy pracę wykonywać, będą w przyszłości efekty.
Dobrze, ale teraz tak, wiemy, że tych multilevel marketingów, tych networków jest dużo. Czym się galeria usług tak odbija w stosunku do innych? Jest to marketing hybrydowy, taka nazwa jest cała. I tutaj każdy coś może znaleźć dla siebie, bo jest biznes klasyczny, jest marketing wielopoziomowy, są zakupy grupowe, jak i programy partnerskie. Tak. Każdy może coś znaleźć i wcale... Czyli te wszystkie różne metody pośrednictwa, handlu, tej afiliacji, to wszystko jest tutaj. Tak, dokładnie. Każdy może sobie wybrać. Mhm. Wcale nie jest powiedziane, że ktoś musi brać udział w marketingu sieciowym. Mhm. Może inną całką formę sobie wybrać i tylko w tym uczestniczyć. Mhm. To po prostu indywidualnie od każdej osoby zależy. No dobra. Jeśli chcemy się bardziej rozwijać, oczywiście ten temat przekazujemy dalej. Dalej przekazujemy i zaczynają być efekty. Dobrze. Dziękuję za krótką prezentację. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.